Kuchnia Konfliktu to przedsiębiorstwo społeczne, inicjatywa, która powstała 2 lata temu, która ma na celu wsparcie uchodźców i uchodźczyń na polskim rynku pracy, który do łatwych nie należy. Te osoby borykają się z dyskryminacją i ksenofobią na bardzo wielu płaszczyznach życiowych. Chcemy ich wesprzeć właśnie w tym aspekcie posiadania pracy, ponieważ wierzymy, że właśnie praca daje takie poczucie sprawczości, takiej autonomii, tego, że bierzemy los w swoje ręce i działamy. Też daje taką szansę podzielenia się swoją kulturą, swoimi umiejętnościami, z którymi te osoby przybywają. I wierzymy, że to jest bardzo fajny pomysł na integrację. Nazwa Kuchnia Konfliktu odnosi się bezpośrednio do tego, że serwujemy dania z regionów, które są objęte jakiegoś rodzaju konfliktem. Może być to zarówno konflikt zbrojny, jak i po prostu problemy z łamaniem praw człowieka. Na ten moment serwujemy kuchnię afgańską, czeczeńską. Pracujemy też z panią z Iraku, z dziewczyną i chłopakiem z Tadżykistanu i na ten moment zatrudniamy około 10 osób. Jeżeli chodzi o nasz zespół, to każdy przybywa z bardzo różną, indywidualną historią. Kluczem zatrudnienia nie są właśnie umiejętności kulinarne, a raczej sytuacja życiowa, w której dana osoba się znajduje i czy rzeczywiście potrzebuje naszego wsparcia. Nazywam się Sultan i jestem z Afganistana. Przyjechał do Polski w 2014 roku. Pracuję w kuchni konfliktu. Jest tu z różnych krajów ludzi. Pracują Araby, Tadżyki, Uzbeki, z Kawkaza. Wierzymy, że jedzenie jest takim fajnym pretekstem do spotkania, do nawiązania jakiejś interakcji i że jest to coś, co może właśnie przełamywać lody i zmniejszać ten dystans między nami. Do tej pory, jak sięgnę pamięcią do tego, że jeszcze 2 lata temu był to tylko pomysł, w który nikt nie wierzył, to jestem w szoku, że udało nam się tak dużo zrobić.